Jesteśmy w Warszawie, gdzie 7 lat temu Jack Gadowski odwiedzał Dakana. Dzisiaj my odwiedzimy go ponownie. Dakan! Dakan! Jak się do ciebie wchodzi? Coś nie działa. Dzień dobry. Siemanko, hej. Wbijajcie, wbijajcie. Cześć, hej. Cześć. Ola, miło mi. Grzegorz. Hej. Ale mieszkanie. Tak, to mieszkanie. To kultowe mieszkanie. Tu się mieszka. Tu się mieszka. Tak. Ale jest chyba inaczej niż troszeczkę było. Jest inaczej, trochę się pozmieniało, bo był remoncik, nie w całym mieszkaniu, ale głównie tutaj w salonie, także trochę się pozmieniało. Od razu rzuciły mi się w oczy twoje nagrody. Tak, trochę się ich zebrało, to nie są wszystkie, które udało mi się zebrać, bo to jest startem za kilka kanałów. No najbardziej oczywiście jestem dumny za Piątek, bo to jest mój flagowy serial główny. A reszta była zbierana na przestrzeni lat. Brakuje jeszcze około 3-4, no i Złotego dużego, ale nie miałem jak z firmy wynieść, więc... Postanowiłeś reaktywować Piątek. Tak, Piątek reaktywować i tak się składa, że dzisiaj, moi drodzy, kiedy to nagrywacie, zostały reaktywowane Ponki. No i również. Też jest Piątek. I Piątek, tak. A, no proszę, tak to się czasami dzieje w życiu. Dokładnie. Także tak. Widziałam właśnie na twoim Instagramie, że reaktywowałeś też Ponki. Tak, reaktywowane są, dzisiaj wleciały pierwsze filmy, także jeżeli ktoś pamięta i lubi, to zapraszam oczywiście. Dziadku, gdzie my tak szybko jedziemy? Spotkać się z babcią! Przecież babcia nie żyje. W tobie tli się mega dużo życia, co chociażby pokazuje twoje mieszkanie. Tak, bardzo. Energia na czytanie, na góry, na energia kanały. Energia na czytanie, wiesz, no to tak oglądanie. Od komiksów po klasykę. No tak, w sumie co w kuchni Lidla można wyczytać? Dużo ciekawych rzeczy. Dużo, no pan Okrasa fajne rzeczy pisze generalnie. Także no tu jest miszmasz absolutny, no stanowisko Gwiezdnych Wojen. Która no jest, które są moją pasją od przeszło 12 roku życia, więc już trochę to będzie. Jak ktoś lubi oglądać, to zapraszam na kanał Holokron, największy w Polsce o Gwiezdnych Wojnach, mój, ha. No, ile ma subów? 250 tysięcy, co uważam, wow. Że jak na Gwiezdne Wojny w Polsce to jest nieźle. Ty to masz liczby. No, ty to masz to liczby. To jest najważniejsze. Dokładnie. Dokładnie. Na twoim Insta widziałam też, że jesteś fanem psów. Uwielbiam. Gdzie psy. Gdzie tu pies? Ps jest, został z byłą żoną, także niestety. Psy, Gwiezdne Wojny, pizza. Whisky. Pokażesz kuchnię? Pewnie. Gotujesz tam? Gotuję tam, tak, gotuję w kuchni. Czy gotuje twoja kobieta? Tak się też, oczywiście, bardzo dużo gotuję. Wiesz, no niektórzy mają kuchnię tylko do tego, żeby ładnie wyglądała, ale twoja nie, wizerze moja jest... no nie jest za piękna, ją też czeka remont. Nie, no jest czas. Fantastyczna, widać, że dużo różnych smaków tutaj. Dużo różnych smaków, to jest stanowisko do nawadniania się winem. No i tak ogólnie tu sobie robię tak, albo tak. Co gotujesz? Różne rzeczy, głównie kuchnię włoską, jak to każdy Polak. Okej. To jest stanowisko herbaciane, ponieważ uwielbiam herbaty, jestem fanatykiem herbat. Nigdy w życiu, ciekawostka, nie wypiłem kubka kawy. Nigdy. Nie. Naprawdę. Nie. Nigdy w życiu. Naprawdę. Kill me. Nienawidzę nawet lodów o smaku kawy. Ale dobrze. Smutek, nie wiesz ile tracisz. A wy nie wiecie, ile tracicie z pięknych herbatach, na przykład jaśminowy. A zrobisz mi herbatkę? Ależ oczywiście, proszę. Dziękuję. Bardzo. Pyk! I jeszcze duże kubki, czyli tak, duże perfect. Kubki, bo muszą być duże porcje. Dokładnie, tak samo tak. Kieliszki do wina też są duże, bo muszą być duże porcje. Czyli tylko herbatka, winko. Tak, whisky. Whisky, tak właśnie, też whisky. Tak. Widziałam na twoim Insta, że jesteś fanem whisky. Jestem, lubię, jestem takim no, samoukiem, amatorem tego whiskacza, także... oczywiście staram się nie przesadzać, bo z alkoholem nie ma żartów. Bądźmy odpowiedzialni, moi drodzy, i pijmy rozważnie. Tak jak na twoim ostatnim odcinku o polskiej wsi. O tak, 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 to był odcinek, do którego się długo przymierzaliśmy. Tam pojechaliśmy po bandzie, oczywiście to jest dużo stereotypów tam jest zawartych, ale chcieliśmy, żeby w ale komentarzach jest była... Jest śmiesznie. Jest śmiesznie. Jest bardzo Mam nadzieję śmiesznie. Przynajmniej. A powiedz mi, jak długo kręcisz taki jeden odcinek? Samo kręcenie nie przekracza jednego dnia zdjęciowego, bo my się, wiesz, spinamy. Ten odcinek o wsi nagrałeś w jeden dzień? 6 godzin. Wow. Tak, 6 godzin. No montaż trochę dłużej trwa, no i samo napisanie scenariusza też trochę zajmuje, ale jak jest pomysł, dobry tempo pracy, to... Parę godzin scenariusz, parę godzin nagrywki. Sam montujesz? Nie. Nie, 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 nie jestem montażystą.
To co, może poczekamy, aż zaparzy się herbata? Tak, herbata musi się zaparzyć w sposób odpowiedni, bo inaczej straci walory smakowe. A teraz Was zapraszam dalej, bo są też inne pokoje. To jest korytarz. Właśnie, bo próbowaliście się dostać z domofonem. Tyle zostało z domofonu. Kabelki po remoncie. Mam kupiony nowy i to jest co ciekawe. Stałem się orędownikiem życia bez domofonu. Od ponad roku nie mam. I czuję się wspaniale z tym, bo nikt mnie nie męczy domofonem. Gorzej się dostać do mnie, ale to nie istotne. Tutaj jest pokój mojego, mojej latorośli, Franciszka, który jak widzicie bardzo lubi się w Lego i w puzzlach i wielu innych rzeczach. Kupiłem mu sztan lekcji, żeby już myślał o tym, że niedługo do szkoły, bo na razie jest w zerówce, ale już niedługo. Niech już dobry wie, tata. Niech czuje, już czuje, że nauka czeka. Także, no tak to wygląda. Twój dzieciaczek też jest fanem Marvela, co? No trochę tam, wiesz, staram się tej pasji przelać. Nie na siłę oczywiście, bo nie o to chodzi. No tu jest jakby serce dosyć ciasne i idzie niestety, jak widzicie po ścianach, wszystko idzie do malowania. Tu się dużo działo. W ogóle zobaczcie, jak fajnie cegły powychodziły. Świetne budownictwo. Wow. Tak, faktycznie. Wow. To jest wszystko do odmalowania i cała sypialnia idzie niebawem do remontu, jeszcze w tym roku. No i tu jest serce pracy. Tu jest stanowisko Wiktorii, tutaj jest moje, tu jest butelka, która grzeje i oświetla. No. Wszystkie moje pomysły. Jak wpadam na pomysł na pąki, to się ona się zapala sama wtedy. No ale tak. Piękny... to jest neon? Nie, to nie jest to neon. Jest to jest LED-owa lampka, okay. Którą można zmieniać kolory. Dostałem to, wiesz, bartery się sypią, no to wiadomo. Ale fajna, taka fancy. No taka oświetla wieczorami. Robi klimacik. Tak, robi klimacik. Jak się siedzi, gra, wieczorami zamula, to... To co, pijemy herbatkę? Pijemy herbatkę, chodźcie. Dobra. Chodźcie na herbatkę. Oto herbata. Dziękuję Ależ Ci proszę. Bardzo. Dobry człowieku. Proszę bardzo, chodźmy sobie, usiądziemy sobie na balkonie i sobie pogadamy tam. Bo to jest takie moje miejsce, które też jest sercem mojego funkcjonowania, aczkolwiek tylko w lato, no bo jest ciepło. W zimę raczej nie będę się katował. A Twoja herbatka już czeka. Moja herbatka oczywiście, że już czeka. Ja mam gorącą, a wiesz co jest najgorsze, jak pijesz gorącą herbatę i później poparzysz sobie usta, a coś dobrego czeka do jedzenia. Tak jest, tak jest. Smutek. To jest coś, co znasz ten ból? Oczywiście, ja po łacinie mam to na plecach zatytułowane, także absolutnie. No i to jest taka moja mała, malutka przestrzeń, którą sobie zaadaptowałem. Głównie w tym roku się za to wziąłem. Sami to robiliście? Wszystko pepko albo chińszczyzna. Aha, okay. Także no, rośliny są prawdziwe. Niektórzy tak? Lubią robić takie. Rośliny są prawdziwe. Ale wszystkie te metaloplastyki to wiesz, ze sklepów po taniości, po prostu żeby tu w lato jak siedzimy, pijemy sobie wino albo zapraszamy znajomych. Czasami neony przynoszę, jeszcze LED-owe lampy sobie tutaj rozpalamy. Jest klimacik, ty lubisz klimacik. Lubię klimacik, bardzo lubię klimacik, bardzo lubię przebywać w miejscach, które są klimatyczne. Estetyczne, no mhm. Lubię, wiesz, patrzeć na ładne rzeczy, więc generalnie staram się zawsze tą swoją okolicę życiową urządzać przyjemnie po prostu, żeby była muzyka, żeby był zapach, żeby oko się cieszyło. Właśnie, moi drodzy, wznieśmy, proszę, toast. Tak, wznieśmy toast. Za reaktywację nie tylko mojego, ale i waszego wspaniałego kanału. U mnie są to pąki, u was wasz kanał, także zdrówko. Jak widać, można odgrzewać tego kotleta cały czas w nieskończoność. I w końcu wciąż smakuje. Wciąż smakuje. Wciąż smakuje. Jak zielona herbata zalewana trzeci raz. Reaktywacje reaktywacjami. Tak. Ale jestem bardzo ciekawa, co sądzisz o nowych, młodych youtuberach, o tym wszystkim, co dzieje się teraz na tej scenie. Nic nie sądzę, bo nie oglądam, więc nie będę się mądrzył i mówił, że mam jakieś zdanie, bo nie mam. Mhm. Teraz i tak z tego, co czytałem, to statystyki wskazały, że TikTok przeskoczył w liczbie oglądających YouTube'a, więc myślę, że tam i tak kierunek idzie. Wiesz, jest według mnie od wielu lat postępujące video... co zjenie, głupota postępująca generalnie wśród widzów. Musi być szybko, głupio, śmiesznie i natychmiast. No, taki format też robię, więc jakby idę z biegiem czasu, ale no, nie oglądam, nie jestem targetem, nie wypowiem się pozytywnie, ale też nie będę tutaj szkalował, bo nie ma sensu. Okej, nie oglądasz, ale no, widzisz, jakie oni robią wyniki, na pewno słyszysz o tych kwotach, które zarabiają. Ale już wyrosłem z wyników i wyrosłem z kwot. Jakby. Czyli robisz to zajawkowo? Tak, no oczywiście ja się z tego utrzymuję i każdy, kto to robi, oczywiście lubi pieniądze, ale jakby już nie chce mi się, wiesz, ganiać za kampaniami i o Boże, kto lepszy ma samochód, a w rzeczywistości go nie ma, bo je wynajmują i tak dalej, no nie moja bajka już. A jeśli miałbyś dać radę jakiejś osobie, która chce wejść na YouTube'a?
i zastanawia się nad tym, no bo wiele osób robi to teraz zarobkowo, tak? Można dobrze żyć. To jaką byś dał radę takiej osobie? Jedna rada to, tak jak świetnie to udzielił ostatnio aktorowi pewnemu młodemu, żadnych twardych narkotyków, wbrew pozorom. I tu nie żartuję, bo w tym biznesie jest tego naprawdę mnóstwo. I aby znaleźć sobie niszę, co zawsze powtarzam, bo bez znalezienia niszy i prób wbicia się w mainstreamowy content będzie człowiek pożarty. Bardzo ciężko jest przeskoczyć dużych, głównych graczy i lepiej jest szukać czegoś bardzo, bardzo swojego, co Anusz chwyci, zażre dobrze w zasięgach i dalej to robić, bo kopiować i odgrzewać to samo, co było, wątpię. Czyli nie wielkie formaty typu... One się mogą stać wielkie, tylko niech one będą jakkolwiek oryginalne, niech to będzie coś innego, coś nowego. Czyli nie vlog z podróży, ale... Vlog z podróży, gdzie, jemy tylko pizzę, tak? Niech to będzie jakkolwiek ukierunkowane, niech tam będzie motyw przewodni, albo niech osoba, która to robi, przebiera się za kogoś. No, są różne ścieżki na YouTubie, które prezenterzy obierają, niektórzy idą w naturalność bycie sobą, niektórzy kreują swoje postacie, no po części tak jak ja, czy chociażby no, Cyber Marian, tak? No, nie wiem, czy byście poznali Cyber Mariana, gdybyście go zobaczyli bez kostiumu i tak dalej na ulicy, więc... A niektórzy są tacy, którzy żyją tym YouTubem, no każdy ma inną ścieżkę tutaj swojej prezencji i artystycznego widzimisię, no. A twój Franek napomina, że chciałby być YouTuberem w przyszłości? Napomina, że chciałby mieć podobną pracę. On jeszcze o YouTubie nie ma zielonego pojęcia, bo jest wychowywany z dala od tego generalnie. Był przy jednych nagraniach, ja coś jakiegoś vloga nagrywałem, więc teraz cały czas też jak chce, jak robię mu zdjęcia czy coś, to mówi, żebym nagrał film i zaczyna udawać, że coś o czymś opowiada. Więc mu się ten sznyt podoba. Myślę, że każdemu dzieciakowi, przecież to jest według statystyk podobno najbardziej pożądany zawód wśród młodzieży to i dzieciaków. A zarazem najmniej szanowany. Tak. Bo influencer, YouTuber słowo, to jest... Tak. Już chyba na równi z policją. Tak. Z polityką, myślę, najbardziej. Bardzo możliwe. No tak, ale no, co przyszłość przyniesie, jeżeli bardzo będzie chciał, to oczywiście mu w tym pomogę. A jak nie, to oby był inżynierem. I co dalej z twoją karierą na YouTubie? Myślę, że będzie trwała tak jak trwała. Cały czas będę próbował nowych rzeczy. Czy to nowe kanały, czy to jakieś... Ja już głównie teraz piszę, mniej występuję o wiele. No właśnie, twoja książka. Moja książka, chodźmy, tak. Zobaczmy ją. Pokaż, śmiało. Kardio na cały dzień już zrobiłem. Ja już zrobiłam rano, ja już mam na treningu. Książka. Która to będzie? Mam dwie ostatnie kopie. Pokaż. Tak wygląda książka, proszę. Na podstawie... serialu oryginalnego. Tak, to jest książka z... O, to ty! To ja! To ty! To ja to napisałem, wow. To moje litery były, tak stukałem w klawiaturę. Jaki podobny! Tak. Nawet te same oksy. Tak, robione tu, to zdjęcie, na tle tych książek. Tak. Polecam tak. Przeczytać, ale nie na głos. No, jest dosyć wulgarna. Ale ty nie jesteś taki wulgarny w obyciu. Nie, ale to jest na podstawie serialu, a mój bohater jest dosyć wulgarny w serialu. Okej, czyli tą postać po prostu wykreowałeś i nie ma ona nic wspólnego z tobą. Czy ma? Coś tam ma, na pewno każdy, wiesz, to jest kultowe pytanie, które mnie zawsze męczą. Ile procent ekana jest Grzegorzą i na odwrót? Nie wiem, wiesz, nie mam procesów chemicznych, które by mi to obliczyły. No jest to trochę na bazie moich przemyśleń oczywiście i ta książka i ten cały serial. No ale ja nie jestem aż tak znerwicowanym i gorzko patrzącym na świat człowiekiem, wręcz raczej powiedziałbym, że przeciwnie, raczej jestem pozytywnie, zapatruję się na przyszłość. Pachnie książką, to papier. Lubię ten zapach. No. Opowiedz mi, ojcze, o tym, jak to się zaczęło. To było za czasów Google Videos, moi drodzy. Dawne czasy, ale o co konkretnie pytasz? O twoje początki na YouTube. O moje początki na YouTubie. Były dosyć spontaniczne, proste, zafascynowani z kolegą Robertem, pozdrawiam. Dniem Świra stworzyliśmy piątek, który opowiadał o jednym dniu z życia licealisty Szarego. Bardzo to zażarło wtedy. No i jakie tam były wyświetlenia? Około, wiesz co, na początku 10-20 tysięcy, nie? To w ogóle na nas było wow, niesamowite. No a potem przekroczyło milion nagle. Wow. Więc to wtedy, wiesz, 2005, no taki zasięg zrobić, to jeszcze trzeba przypomnieć, że to był film przekazywany sobie na płytach. 2005? Nie? Tak. Jezus, ja miałem 9 lat. A ja nie. W każdym razie ludzie sobie przekazywali tą płytę. No i tam parę jeszcze innych filmów nagraliśmy i
No i jakoś to cały czas zostało w necie, ludzie cały czas o tym mówili, przypominali o tym. No i to tak poszło. Okay. Więc to nie było tak, że my zalewaliśmy YouTube'a naszymi produkcjami. Nie, to były takie naprawdę, jak mieliśmy już pomysł, czy przygotowaliśmy, to się spotkaliśmy, nakręciliśmy ten film i tyle. I potem parę miesięcy nic się nie działo, bo też montaż wtedy takiego filmu to była katorga, bo to się wszystko, trzeba pamiętać, że nagrywaliśmy na taśmę, trzeba było to zgrywać kablami, jak była pusta klatka, wywaliło. Na taśmę? Na taśmę. Wow, co? To się nagrywało na taśmę. Tak, no, wiesz co, no nawet, co mam nawet kamerę, którą to nagrywaliśmy. Tutaj jeszcze jest. Tak, nie, no żartuję, nie, jaja no, sobie stary, robię. Ludzie, weź. No. Nie, nie, no nie nagrywali się na taśmę. Nagrywaliśmy nie jakimś soniaczem, ale on był na taśmę, na małe taśmy był. Ja, soniacz, i trzeba było. Klejącą. Też. Wow. Nie takie wow, jak się z tym pracuje. Jeszcze. No tak. No okej, okay, no idziemy do przodu, do przodu. Potem okres Media Craftu, tam jest mnóstwo formatów powstało, bo i jakieś Zajegranie i Odwaga, gdzie tam. Ale chodzi mi o to, czy w twojej pracy masz jakąś rutynę? Czy to jest... Wiesz, to zależy wszystko od formatu, bo okay, jeden format jestem w stanie zrobić do przodu, inny format musi być bardzo spontaniczny i być na... Staram się unikać formatów, które muszą być na już i na teraz, bo najczęściej nie jestem w stanie z tym po prostu wyrobić, mam... Czyli to musi być wena. Bardziej lubię po prostu rzecz, która jest evergreenowa, która zostanie i za rok możesz ją obejrzeć, ona jest wciąż jakoś tam aktualna, czy możesz się do niej odnieść. Zapisujesz sobie swoje pomysły gdzieś w jakimś notatniku? Teraz staram się, jak pąki wróciły, to sobie niektóre scenki zapisuję, jak mi wpadną do głowy, albo coś się wydarzy i myślę, że z tego mogłaby być fajna scenka. Ale tak to raczej nie. Siadam, piszę, zapominam. Tak. I ta twoja droga od samego początku była taka ukierunkowana? Ty od razu wiedziałeś, że nie, YouTube to będzie to. To była taka zajawka po prostu dla zabawy. Ja myślałem, że nie wiem, próbowałem, pracowałem jako grafik, pracowałem jako fotograf, potem miałem swoje studio przez 2 lata i tak dalej, i, ale studio? Ciągle, no takie fotograficzne, ale ten YouTube ciągle był. Był i w końcu stał się jakimś cudem, na szczęście, moją jakby ścieżką zawodową, co jest bardzo fajne, przyjemne. Dziękuję ci bardzo za herbatkę, będziemy uciekać. Dobrze. Mam nadzieję, że zobaczymy się za kolejne 7 lat i powiesz... No raczej na pewno, bo ja się nigdzie nie wybieram generalnie. Okay. To raczej was już nie będzie. Mam nadzieję, że podobał się wam nasz odcinek. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i koniecznie piszcie w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Do zobaczenia!